tygodnia. Sacramento Kings kontra Cleveland Cavaliers. Odnowiony zespół Cavaliers był gospodarzem meczu z Sacramento Kings. Kings, grający drugi kolejny mecz wyjazdowy, wystąpili bez błyskotliwego Jasona Williamsa, zawieszonego na pierwszych 5 spotkań sezonu. Początkowo jego zastępca Bobby Jackson dzielnie wypełniał lukę po koledze. Szybko okazało się, że w tym meczu na każde dobre zagranie rywale odpowiadają jeszcze lepszym. W trzeciej kwarcie coraz większą przewagę zaczęli uzyskiwać Cavs. Ale Kings nie poddawali się. Na 8 sekund przed końcem meczu stanęli przed szansą zdobycia prowadzenia. Odpowiedź Cavs była błyskawiczna. W dogrywce wymiana ciosów trwała. Kiedy w końcówce pierwszej dogrywki Cavaliers nie zdołali zapewnić sobie wygranej, trzeba było grać jeszcze 5 minut. Wtedy do głosu doszedł Lamont Murray z Cleveland. Przy prowadzeniu Cavs 102 do 100 Kings mieli jeszcze jedną szansę. You can book this one to the Cavaliers.